Dzień dobry, 26, piątek, piąteczek, nareszcie piątunio. Słuchajcie, szewska kawka, czyli krótki przegląd napraw. Miało dzisiaj nie być tej szewskiej kawki, a jednak jest, ponieważ postanowiłem, że e, no, muszę coś nagrać dzisiaj. No, słuchajcie, e, majówka się zbliża, tak więc ja też muszę się jakoś na tą majówkę przygotować, więc postanowiłem e, zabrać e, na majówkę. Taki oto e, ten impregnat. No bo impregnat to nie jest tak łatwo przetestować. To nie sposób jest popryskać buta i polać szklanką wody i powiedzieć super, działa. E, trzeba go troszeczkę w warunkach e, bojowych, czyli gdzieś tam na szlaku, może jakiś deszczyk spadnie czy coś takiego i porównać sobie e, jak to działa. Tak więc sobie porównam sobie do mojego... E, do mojego impregnata, który, który, który używam, nie wiem, czy go tutaj mam. Zerknę. Tak, jestem. Hello, jestem. A więc, tak, jednego buta będę sobie pryskał tym impregnatem, drugiego tym i zobaczymy efekt. Myślę, że to zrobię dla całej rodziny, ponieważ gdzieś tutaj mam jeszcze drugi, ten mały impregnat. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj jest, też kupiłem drugi, bo wiedziałem, że to nie wystarczy. Tak więc y, i ten środek, więc. Y, Łatwy w czyszczeniu. Wezmę oczywiście ściereczkę jakąś i będę przez ten weekend, majowy, długi, będę sobie na bieżąco czyścił buty i impregnował, i tak będę to robił dla całej rodziny. I dopiero później będę mógł coś powiedzieć, czy, czy to, co do tej pory stosowałem, jest, jest lepsze, czy ten mały jest lepszy, czy wydajniejszy, czy brud się nie chwyta i tak dalej. Słuchajcie, wczoraj dostałem bardzo dużo towaru i takie podwyżki były, że normalnie można klękać, e, i co najgorsze, że e, słuchajcie, ja wy, wypromowałem, można tak powiedzieć, że wypre, wypromowałem te mleczko do czyszczenia, olejowy impregnat, i hmm. to jest taki produkt, który myślę, że. Nie, nie istniałby za bardzo, byście o tym nie wiedzieli, gdybym ja o tym nie mówił, ale są firmy, które sprzedają buty, które sprzedają bardzo drogie rzeczy jakieś e, militarie, takie, wiecie, droższe rzeczy e, i takie produkty, które ja tutaj, ja głównie tylko na tym zarabiam oni dają po cenie e, prawie takie jak zakup tam jest tam 40-90 e, groszy zysku na tym. Tylko po to, żeby klienta przyciągnąć, żeby y, oni, nie, można powiedzieć, że nie zarabiają na tym, nie? Tylko, żeby klienta przyciągnąć, żeby zobaczył ktoś ich asortyment, nie? Tych y, klientów, którzy oglądają moje filmy, y, chcą dzięki temu tej, tą ceną y, zwabić, tak więc. Y, nie wiem, czy, czy jakiejś tajnej grupy nie zrobię, i nie będę po prostu w tajnej e, grupie dla, tylko dla, dla ludzi, którzy chcą po prostu testować różne rzeczy, doświadczać tych nowych, e, nowych środków do czyszczenia. E, I w jakimś zamkniętym gronie nie będę pokazywał tylko dla tych, którzy po prostu e, chcą, e, bo trochę. Trochę syzyfowa praca, powiem Wam. Wczoraj przez, przez, jeszcze przez godzinę ponad rozpakowywałem, dodawałem asortyment e, za bardzo dużo. I jak jak później analizowałem wieczorem te ceny na fakturze, to e, no w dwóch momentach to o kurczę, to mi tak serce trochę stanęło. Mówię, czy to jeszcze ma sens? Czy. czy czy to w ogóle nie ma sens, żeby, żeby jeszcze sprzedawać te produkty, prawda? Natomiast wcześniej, jak nie promowałem tych produktów, te ceny były wyrównane. Nikt nie zaniżał cen, nikt nie ściągał do siebie. Słuchajcie, jedna porada gratis. O, jeżeli obcierają was, was buty gdzieś tutaj, w okolicach kostki ścięgna Achillesa, to najlepiej się sprawdzają podpiętki. Podpiętki korkowe muszą być. Tutaj jest takie wersja premium, to jest skóra owcza garbowana roślinnie, która nie powoduje odparzeń, ma dobry współczynnik absorpcji pary wodnej, czyli przyjmuje jakieś tam, jak się noga spoci i jest ta skóra bardzo dobrej jakości, stosowana na wyroby ortopedyczne również, więc, więc tutaj jest ta wersja lepsza. I wtedy się daje takie podpiętki pod spód, podnosi się tutaj te miejsce, gdzie, gdzie noga pracuje gdzie mogą być obtarcia? Tak więc, jeżeli y, macie na tej linii tutaj obtarcia, to podpiętki Wam pomogą na to. Żadne zapiętki, żadne tam wkładki, tylko podpiętki pomogą Wam ten okres y, najgorszy na początku buta rozchodzić. Więc y, polecam, jak chcecie to y, dla chętnych też mogę podać link y, w komentarzu. Y, co my tutaj mamy? Same takie obcasiki. Y, tu jakaś teczka, y, konwersy, jakby mogłoby się nie obyć. Dzień bez konwersów to dzień stracony. Codziennie, w tym tygodniu codziennie jakieś konwersy albo jakieś te wansy mam do, do klejenia, to jest standard. No i fleki, nie, prawda? Ryłko, dobre buty, myślę, że tutaj fleki, kolejne ryłko, fleki tej dobrej jakości jak najbardziej się sprawdzą. Tutaj w rikerach też trzeba obcasy dorobić. Tutaj guma jest dosyć taka miękka, więc trzeba to się też jakoś wkomponować, żeby to fajnie wyglądało słuchajcie. Jeszcze jakaś torebka, jeszcze jakiś karabinczyk, jeszcze 300 par fleczków do dodania tych włoskich, tych mocnych, muszę to posegregować. Paczkę wysłać z butami. już. dzisiaj dużo roboty będzie, więc dzisiaj chyba będą trzy kawki. Na wzmocnienie, słuchajcie, życzę Wam miłego, milusiego weekendu. Może już niektórzy mają ten taki mega duży weekend. Ja pamiętam, kiedyś pojechaliśmy na weekend majowy na 10 dni. Czułem się jak wracałem, czułem się jak po wakacjach, po prostu musiałem się aklimatyzować. Ten warsztat tutaj to tak dziwnie wszystko wyglądało po tylu dniach. Ten weekend będzie trochę krótszy, ale mam nadzieję, że wypocznę, naładuję baterie, odpocznę i coś sobie tutaj w głowie też poukładam, żeby lepiej zorganizować się na tym zakładzie po powrocie. Słuchajcie, tak więc myślę, że jeszcze w poniedziałek albo we wtorek się spotkamy na kawce. Natomiast we wtorek o 12:00 zamykam wszystkie aukcje Allegro i dopiero 2 maja około 1300 14 .00 one powrócą, żebyście mogli znowu kupować, ponieważ jest ten weekend majowy. No, i tak, żeby mi tam Allegro jakiejś kary nie dało, że 2 maja nie zrobiłem wysyłek i mi wtedy jakieś tam oceny dadzą. Powiedzą, Parzniowski e, pała za wysyłkę, za wysyłkę tutaj też pała. Tutaj dwoja z minusem, nie odpowiedziałeś na wiadomość, nie? I wtedy do konta tam karę masz, nie będziesz, twoje, twoje oferty nie będą widoczne przez dwa tygodnie. E, tak, więc żeby tego uniknąć. To po prostu muszę zamknąć na, na ten jeden dzień roboczy, e, wtedy kiedy nie będę mógł wysłać paczek. E, Aukcję. E, Okej, okay, dobra, to teraz życzę miłej soboty, miłej niedzieli. Widzimy się albo w poniedziałek, albo we wtorek. Zobaczę, czy w poniedziałek będę miał siły, żeby jeszcze nagrać, ale myślę, że tak. No to miłego dnia. Cześć.